Kronika filmowa gwiazd. Hollywood, rok 1930. Wytwórnia braci Warner. Tu, w dziale produkcji filmów animowanych, artyści trudzili się, wymyślając nowych bohaterów filmów rysunkowych. Aż udało im się stworzyć trzy nowe postaci. Dwóch braci Warnerów i ich siostrę Dot. Czołem, siostra! Lecz niestety twórcy stracili panowanie nad rodzeństwem. Hopsa, 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 hopsa! Cała trójka jak szalona biegała po studiu. Wreszcie ich złapano, a film, który był całkowicie pozbawiony sensu, na zawsze ukryto w piwnicy wytwórni. Natomiast rodzeństwo zostało zamknięte w wieży ciśnień, czym skazano je na zapomnienie. Publicznie wytwórnia wyparła się istnienia rodzeństwa Warnerów i upierała się przy tym do dnia, w którym ci animaniacy uciekli. Bracia Warner z siostrą Dot, zawiodany wielbią świat. Psycho Scheinberg nie wierzy, że my kochamy śmiech, bo przecież to nie grzech. Zobaczycie braci Warner i siostrzyczkę z nimi też. I do ciebie szkolne dziś rozśmieszą was do łez. Nie zamknie nas w tej wieży ten zapasiony gbur. Animaniacy są już tacy, śmiechem kruszą mur. W tym filmie chce się być, występować, tańczyć, żyć. Tu apetyt każdy ma, tutaj Clinton nawet gra. Tu każdy czuje rytm. Tu pinki z mózgiem rządzą, bo to we krwi mają swej. Te szlapi jak widzicie, wszyscy też nie nudzi się. Cech nie ściga Mindy, a Rytarz nie da wiesz. Tu mamy fioła dookoła, ale coś nie jest. W tym filmie chce się być, występować, tańczyć, żyć. Animaniacy dziś wszystkich znowu będą bić. Animaniacy są już tacy. Sam zobaczysz, jak zdziwaczą świat. Oglądaj nas. Animaniacy. Wersja polska, Masterfilm. Reżyseria Elżbieta Jerzewska. Dialogi Stanisława Dziedziczak. Dźwięk Anna Barczewska. Montaż Jan Grałoś. Kierownik produkcji Dorota Suskę-Bodych. Teksty piosenek Ryszard Skalski. Opracowanie muzyczne Eugeniusz Majchrzak. Wystąpili Tomasz Kozłowicz, Jolanta Wilk, Zbigniew Suszyński, Jacek Jarosz, Rafał Sisicki, Piotr Borowicki i inni. Dobranoc, siostro!